Ja myślę, że po tym, co dzisiaj przeżyliśmy, usłyszeliśmy, to chciałoby nam się powiedzieć, Pan Bóg jest dobry. Pan Bóg jest dobry dla nas. Pan Bóg jest dobry dla tych ludzi, którzy Go nie znają i którzy mają w sercu tylko gorycz i chęć zemsty. Ale Pan Bóg chce zmienić nasze życie. Pan Bóg ciągle chce nas zmieniać. Uważnie słuchałem pieśni, które śpiewaliśmy, do czego Tomek nas zachęcał, za co jestem wdzięczny. Tak łatwo bezwiednie przebrnąć przez ten czas, który nazywamy uwielbieniem, i on wtedy nie jest uwielbieniem. Czas uwielbienia jest uwielbieniem, jeżeli robimy to, co robimy świadomie, jeżeli wypowiadamy słowa świadomie. I jedna z rzeczy, która nam zabrzmiała i która też jest w moim sercu w związku z kilkoma myślami, którymi chcę się podzielić, to, że Pan Jezus jest drogą, a w Dziejach Apostolskich jest napisane o wierzących ludziach, że to są wyznawcy drogi. I my wiemy o tym, że my jesteśmy wyznawcami Chrystusa, ale tam jest głęboka myśl ukryta, że my jesteśmy, będąc wyznawcami Chrystusa, wyznawcami pewnej drogi, czyli nasze życie, nasze chrześcijaństwo, nasze to, w co weszliśmy, to nie jest jakiś epizod. Kościół, którego staliśmy się częścią, nie jest jak związek hodowców gołębi. To nie jest, nie wiem, klub szachowy. Grałem kiedyś w szachy i to wszystko może być fajne i ktoś może lubić gołębie. Natomiast te wszystkie kluby, wszystkie towarzystwa, wszystkie zrzeszenia, cokolwiek, one zasadniczo różnią się od Kościoła. Kościół jest jak Pan Jezus, drogą. My z czegoś wychodzimy i do czegoś dochodzimy. I kiedy słuchałem świadectwa Gosi, tak sobie myślałem, to pięknie, dobrze zacząć. Ale to, co chcę powiedzieć Gosi i sobie, i na wszystkim, że jeszcze pięknie to jest dobrze skończyć. Że jeżeli jesteśmy wyznawcami drogi, to droga ma do siebie, że ona tu się zaczyna, ale gdzieś się kończy. I ta nasza droga to nie jest taka krótka droga. Często w Kościele mówimy o tym, że nie jesteśmy sprinterami. Jest mnóstwo ludzi w Kościele, którzy chcieliby być sprinterami, czyli coś się dzieje, jakaś ewangelizacja w środku lata. Wczoraj był taki piknik rodzinny w Chrzanowie. Oglądałem zdjęcia. Przyszło mnóstwo dzieci. Zbór miał pełne stoły Pisma Świętego, dobrej literatury, żeby... w Biblii jest napisane, byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany. I oczywiście, że akcent jest na Chrystus był zwiastowany, bo my nie zwiastujemy pikniku, my nie koncentrujemy się na tych zabawach, które tam dzieci miały, ale tym, co nam przyświeca, to jest to, żeby Ewangelia dosięgła tych ludzi, którzy tam się znaleźli. I to nie dzieje się z dnia na dzień, to często nie dzieje się z godziny na godzinę. To oczywiście może tak się zdarzyć, ale jak dzisiaj w świadectwie słyszeliśmy o jakichś 4 latach, o innych latach, niektórzy prawie całe życie uciekają przed Bogiem i jest to łaska, jeżeli w ogóle zostają zbawieni. To dzisiaj chcę powiedzieć, że ta droga, na którą weszliśmy, nawet jeżeli ona tak pięknie się zaczęła, wiem, że wszyscy jesteśmy głęboko poruszeni tym, co Pan Bóg uczynił w życiu Gosi. To jest cudowne, to jest niezwykłe. Ta przemiana, ona nam pokazuje niezwykłość Boga, ona nam pokazuje suwerenność Boga, ona nam pokazuje, że to, co jest niemożliwe u ludzi, jest możliwe u Boga. I to dobrze, jeżeli zaczęliśmy, to dobrze, jeżeli na tą drogę weszliśmy. To dobrze, jeżeli to było piękne i wzniosłe.
Tak sobie myślałem, bo rozdział, który mam otwarty, on jest zatytułowany Piękno Ziemi Obiecanej. To jest 8 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej. Piękno Ziemi Obiecanej. I ci ludzie trochę zanim tam doszli, wiedzieli o Ziemi Obiecanej, wiedzieli o tym pięknie, słyszeli to, że no, naszym językiem to by zabrzmiało, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i na rozum ludzki nie stąpiło. To Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. No, w przypadku Starego Testamentu te ich obietnice były trochę inne, ale były też przepiękne, przepiękne. Jak tu czytamy, że tam będzie wody w obfitości, no to już kiedyś mówiliśmy. W Izraelu jak jest woda, to jest wszystko. Tam to jest niemożliwe. Jak tam przyjdzie woda, to tam wszystko żyje. To, czego Arabowie przez setki lat nie potrafili ożywić. Jak Izrael tam doprowadził wodę, to tam wszystko żyje i kwitnie, jest wielkie i piękne i słodkie i w ogóle. Bóg rzeczywiście przygotował ziemię obiecaną dla tamtych ludzi. I to dobrze się zaczęło. I dla nas Bóg przygotował ziemię obiecaną. Tak czy nie? Mamy ziemię obiecaną. Czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, na rozum ludzki nie wstąpiło. No a jeżeli ktoś żyje w XXI wieku, to uwierzcie mi, że nasze oko widziało, ucho słyszało, to czego ci ludzie, którzy żyli od pierwszego do XX wieku, to chyba nie widzieli, nie słyszeli. Nie? Mamy wgląd prawie w każde miejsce na świecie. No w ogóle ludzie więcej podróżują, więcej widzą, więcej doświadczają, a przez internet możemy wejść do każdej najlepszej biblioteki na świecie, uczelni. No to, co jest do zobaczenia, do przeżycia, do osiągnięcia, do doświadczenia, dzisiaj tego ludzie nie mieli nigdy. Jest napisane, cokolwiek byśmy widzieli, słyszeli i pomyśleli i próbowali sobie wyobrazić, no to niebo jest dużo lepsze. I to brzmi zachęcająco. Dla tych ludzi, którzy byli w Egipcie, byli setki lat niewolnikami. Nawet nie możemy sobie wyobrazić, jakimi byli niewolnikami, bo słowo niewolnik brzmi dla nas bardzo teoretycznie. A wiecie, niewolnik tamtych czasów, w czasach Egiptu czy Cesarstwa Rzymskiego, to był człowiek, który nie miał żadnych praw. Ktoś go zabił, nikt nawet oka nie zmrużył. Nikt nie pytał, czy można, czy nie można, a co z tym zrobić. Po prostu się nie liczył. Po prostu nikt, po prostu śmieć. I Boży naród wybrany jest przez 400 lat w niewoli w Egipcie. Oni są bici, ciemiężeni, oni ciężko pracują, ich życie się nie liczy. W każdym momencie każdego z nich można zabić. I przychodzi ktoś z dobrą nowiną i mówi, już dłużej nie będziecie tak żyć. Bo Pan Bóg zaprasza was do ziemi obiecanej. Pan Bóg zaprasza was do ziemi opływającej mlekiem i miodem. I przeżyli wiele pięknych rzeczy. Ja sobie tak wyobrażam, już samo to, że przez te plagi faraon musiał się zgodzić na wypuszczenie Izraela. Kiedy patrzymy, zwracamy uwagę na końcówkę tego, kiedy przychodziły ostatnie plagi, one dotykały Egipcjan, ale nie dotykały Izraela. To już było tak naocznie pokazane, że Boża ręka jest nad tym wszystkim. Była taka niewidoczna granica i było powiedziane, dotąd możesz i odtąd nie możesz. Ale już nie mówię o tym, kiedy przechodził anioł śmierci. Izraelici byli w domu i tam, gdzie byli Izraelici, to anioł śmierci nie przychodził, a tam, gdzie byli Egipcjanie, to przychodził, nie? Tak? No nie. Nie. Tam, gdzie była krew, tam omijał. A gdzie nie było krwi,
A więc nasze zwycięstwo, nasze życie jest w krwi baranka. Ona nie jest, ono nie jest w naszym pochodzeniu, ono nie jest w naszym wrodzonym, w naszej wrodzonej dobroci, ono jest w tej wrodzonej dobroci naszego Boga i Stwórcy. I to On wyznaczył granicę. I anioł wiedział, że dotąd może, a tam nie może. A potem, kiedy już się wydawało, że wszystko się kończy, bo stanęli nad brzegiem Morza Czerwonego, przed nimi morze, nieprzebrane morze, a za nimi faraon, a więc największa armia tamtego świata. Ich nogi zrobiły się jak z waty. To, co było dla nich charakterystyczne, zaraz gorzkie żale wylewali na Mojżesza, po co nas tu przyprowadził. A Pan Bóg po raz kolejny pokazuje swoją chwałę. Dzieją się rzeczy niemożliwe, ciągle dzieją się rzeczy niemożliwe. Ja sobie myślę tak, ciągle wracając do świadectwa, bo go przeżywam. Pan Bóg zaprosił nas do niezwykłego życia i my niezwykłe życie możemy przeżywać i niezwykłym życiem możemy dotrwać do końca. Ale wiecie, nie zawsze tak jest. Otwórzmy ten 8 rozdział. Starannie spełniajcie wszystkie przykazania, które ci dziś nadaję, abyście zachowali życie, rozmnożyli się, weszli do ziemi, którą poprzysiągł Pan waszym ojcom i wzięli ją w posiadanie. Zachowaj też w pamięci całą drogę. Uwaga, widzicie to po raz kolejny. Całą drogę. Jesteśmy wyznawcami drogi. Kiedyś zaczęliśmy. I to nie jest związek hodowców gołębi, że są loty, to się spotykamy, a potem to mogę przez pół roku w kółku szachowym, bo ja osobiście lubię w szachy grać, a potem jeszcze... Czemu o tym mówię? No mówię o tym, bo wierzący ludzie, niektórzy tak myślą i tak żyją. Im większe miasto, tym bardziej. Żyją sobie 2 tygodnie w tym zborze, 7 tygodni w tamtym zborze, trochę wcale, trochę gdzieś. Prawdziwy Kościół tak nie wygląda. Prawdziwy Kościół to jest droga, na którą Pan Jezus nas prowadził i On ma swoją wolę. I coś bardzo ważnego, na co dzisiaj chcę zwrócić uwagę i mam wrażenie, że współczesny Kościół bardzo o tym zapomniał. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadzi Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć, aby Cię doświadczyć, aby poznać coś w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Upokarzałem Cię i morzyłem Cię głodem, ale też karmiłem Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani nie znali Twoi ojcowie, aby dać Ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Twoja odzież nie zniszczała na Tobie, ani Twoja noga nie nabrzmiała przez 40 lat. Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan Bóg Twój ćwiczy Ciebie. Będziesz więc przestrzegał przykazań Pana, Boga Twego, chodząc Jego drogami, okazując Mu zbożną cześć, gdyż Pan, Twój Bóg, wprowadza Cię do pięknej ziemi, do ziemi, gdzie bystre rzeki, źródła tryskają w dolinie i na górze, do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej latorośli, drzewa figowego, drzewa granatu, do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu, do ziemi, w której bez ograniczeń będzie spożywał chleb i niczego ci nie będzie brakowało. Do ziemi, w której kamienie są z żelaza i z której gór będziesz wydobywał miedź. Gdzie będziesz jadł do syta i błogosławił Pana, Boga Twego, za tę piękną ziemię, którą Ci dał. Bacz, abyś nie zapomniał Pana, Boga Twego, zaniedbując Jego przykazania, prawa, ustawy, które Ci dziś nadaje, aby, gdy się najesz do syta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał
Gdy twoje bydło i trzody rozmnożą się i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota i wszystko będzie, i wszystkiego będziesz miał wiele, serce twoje nie stało się wyniosłe. I tu bym chciał postawić jeden z akcentów i do tego zmierzamy, żeby błogosławieństwo, żeby Boża dobroć, żeby obfitość, żeby łaska Boża, która jest nad nami, żeby też błogosławieństwo w służbie, bo ja wiem, że to jest Stary Testament, niektórych to nawet urażało, że zbyt wiele mówię ze Starego Testamentu. Nie wiem, na czym polega problem. Z Biblii wiem, że cokolwiek przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano. Jeżeli mówimy i czytamy o drodze do ziemi obiecanej, to my jesteśmy w drodze do obiecanej. I zasady są takie same, zagrożenia są takie same. Może bożki inne, bo oni gdzieś tam po drodze ulali sobie cielca, a dzisiaj ludzie mają telewizor albo internet, albo cokolwiek, bo nie sposób wymienić wszystkich rzeczy, które mogą nas odprowadzić od Boga. Ja nie głoszę przeciwko telewizorom, już w ogóle przeciwko internetowi, bo dzięki internetowi mamy naszą transmisję dzisiaj. A więc rzeczy, które Pan Bóg daje gdzieś tam po drodze wokół nas, mamy uczyć się dobrze wykorzystywać. Wiecie, ten cielec, którego ulali, on został ulany ze złota, które mieli dzięki Bogu. To Pan Bóg pobudził serca Egipcjan, żeby ich tak obdarowali przed wyjściem. Ale oni to dobro od Boga, to błogosławieństwo od Boga źle wykorzystali. I tego chcemy się uczyć. Czytam o tym, nie po raz pierwszy czytam o tym, żebyśmy wiedzieli, że to, że weszliśmy na tą drogę, to dobrze, że weszliśmy. To dobrze, że idziemy. To dobrze, że trwamy. To dobrze, jeżeli służymy. Ale wiecie, jeżeli się nic nie wydarzy, to nasze życie nie trwa 20 ani 25 lat. I to, co przez te dziesięciolecia dzieje się w naszym życiu, te wszystkie zagrożenia, które starają się nam głęboko w oczy popatrzeć, mają tylko jeden cel. Tak naprawdę diabeł ma przez nie jeden cel. Żeby użyć czegokolwiek i kogokolwiek w jakimkolwiek momencie, żeby nas odprowadzić, żeby jakiś złoty cielec, i my oczywiście jakby śmiejemy się z tego i mówimy, no przecież to nam nie grozi, no przynajmniej tu w Ruptawie nam to nie grozi, nie? Że ktoś tu w niedzielę przyjdzie i zobaczy tu złotego cielca. No tego nie zrobimy, nie? Ja nieraz mówiłem w kazaniu, że jak diabeł przychodzi mnie kusić, to nie mówi, wiesz przyjacielu, poszedłbyś do Ruptawianki i upił się tak solidnie, nie? No to nie ten etap, nie? Diabeł nie jest szalony. Ja sobie nie wyobrażam, że ktoś ma obawy, przychodząc w niedzielę rano do Ruptawy na nabożeństwo, będzie się bał, że tu jakiś złoty cielec. Ale my takiego cielca możemy sobie z czegokolwiek ulepić. Niekoniecznie w kaplicy, w naszym domu. Różne są zagrożenia. Nie chcę ich wymieniać. One są w życiu każdego z nas inne, jesteśmy inni. Każdy ma piętę achillesową w innym miejscu, nie? Nam się wydaje, że pięta zawsze jest w tym samym miejscu, ale jeżeli chodzi o piętę achillesową, czyli rozumiemy ten zwrot, no to każdy z nas ma ją w innym miejscu. Ma inne miejsce, takie najbardziej wrażliwe na pokusę, na zwiedzenie. Przez większość tego rozdziału Pan Bóg wymienia błogosławieństwo, do którego ich prowadzi, do którego ich zaprasza, które jest ich udziałem. Pokazuje im, że rzeczy, które otrzymują, to nie jest ich zasługa. Ja myślę, że jeden z takich złotych cielców w życiu sług Bożych to jest to słynne zdanie: jam ci to, nie chwaląc się sprawił. Czyli przypisywanie sobie, nasz zbór jest taki, bo ciężko na to pracowałem, nie?
Różne są zagrożenia. Różne są kłody, które diabeł będzie rzucał pod nasze nogi. Ale to, czego chcemy się uczyć, co chcemy robić, co chcemy sobie przypominać. Ja wiem, że myśmy kiedyś ten tekst czytali, ale ja chcę go przeczytać jeszcze wiele razy w życiu. Wiecie dlaczego? Bo tu jest napisane, aby twoje serce nie stało się wyniosłe. I poznałem w życiu wielu Bożych sług. I znam takich wielu z kart Pisma Świętego, których serce stało się wyniosłe. A Biblia mówi, że Bóg pysznym się sprzeciwia, tylko pokornym daje łaskę. Pan Bóg mówi, że swojej chwały nie oddam nikomu. To nie ma znaczenia, czy to jest ktoś, no podobał mi się ten zwrot, był chociaż jeden głupszy ode mnie. To nie ma znaczenia, jacy są ci z prawej, jacy są ci z lewej. Do wyniosłości serca może dość każdy. Widziałem ludzi, których postrzegałem jako skrajnie prymitywnych. A byli tak pyszni, byli tak wyniośli, że nie mogłem w to uwierzyć. Bo ja rozumiem, że jeżeli ktoś wymyślił żarówkę, telegraf, silnik spalinowy, to jeszcze ma jakiś powód do dumy. Ale widziałem ludzi, o których myślałem, że nie mają żadnego powodu do dumy, a byli dumni strasznie. A więc nie mówmy, że nam to nie zagraża. Nie mówmy, że mieliśmy w Chrystusie dobry początek i, no i z tego powodu dobrze skończymy. Tak, to jest dobrze zacząć. Jest takie, kiedy czytałem tę historię, jedno zdanie bardzo mnie poruszyło. No to jest w tej samej piątej księdze Mojżeszowej w rozdziale 32 i wierszu 47. Gdyż nie jest to dla was słowo puste. I tak się zacząłem zastanawiać, co to jest to słowo puste. No, słowo puste to jest to, z którym nic nie zrobimy. To jest jakaś wiedza, to jest jakaś myśl, której nie użyjemy w naszym życiu. To słowo, które czytamy, to słowo, które dzisiaj głosimy, to nie może być w naszym życiu słowo puste. Jeżeli ktoś był albo jest, albo był chociaż trochę rolnikiem, takowych mamy, zdarzają się takie puste ziarna. Wygląda to jak ziarno, ale nic z tego nie urośnie. To nie jest dla was słowo puste. To ma być słowo, które potraktujemy bardzo, bardzo poważnie. I jeden rozdział wcześniej, czyli w rozdziale 7, rozdział wcześniej odnośnie tekstu, który czytaliśmy dzisiaj, w rozdziale 7 jest napisane od 12 wiersza tak. Za to zaś, że będziecie słuchać tych praw, to nie może być dla nas słowo puste. To nie może być dla nas teoria z nabożeństwa. My jesteśmy na nabożeństwie, my wysłuchujemy jakieś, przepraszam za to słowo, teorii, to jest jakaś wiedza. To jest w tym pierwszym, to jest tak jak no, ktoś uczy się w jakimś zawodzie i najpierw chodzi do szkoły i wysłuchuje jakiejś teorii, ale potem przychodzi czas na praktykę. I czasami te praktyki są w szkole, no czasami potem dużo więcej tych praktyk jest w zakładzie pracy, ale sukces jest wtedy, kiedy ta teoria zostanie zamieniona w praktykę. I Mojżesz mówi, to nie jest dla was, to nie może być dla was słowo puste, to musi być coś, co usłyszycie, ale to musi być coś, co zastosujecie w waszym życiu. Za to, że będziecie słuchać tych praw i przestrzegać ich oraz je spełniać, tak, zwracamy uwagę na to, Pan Bóg twój dochowa ci przymierza i obietnicy łaski, które przysiągł swoim ojcom. Gdy jest użyte słowo przymierze i tym chcę zakończyć, na to chcę, żebyśmy zwrócili uwagę i myślę sobie, że jedna z rzeczy, których zapominamy najbardziej w tej naszej drodze, na którą weszliśmy, bo weszliśmy na drogę, czytaliśmy o drodze, śpiewaliśmy o drodze i w Dziejach Apostolskich jest napisane, że jako wierzący ludzie jesteśmy wyznawcami drogi. I sobie myślę, że na tej drodze, na którą weszliśmy,
Jedna z rzeczy, którą najbardziej zapomnieliśmy, to jest, że jesteśmy w przymierzu. Nam się wydaje, no weszliśmy, Pan Bóg nas zbawił, jesteśmy szczęśliwi i jakoś tam sobie pójdziemy do przodu. Często według naszych wyobrażeń. Słyszałem to mnóstwo razy w życiu. Nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić. Nikt mi nie będzie mówił, jak ja mam myśleć. Wiecie, co to jest przymierze? Zawieraliście kiedyś z kimś jakieś? Z ubezpieczalnią na przykład? Z bankiem, który udzielił wam kredytu? Kiedyś było w Niemczech tak, nie wiem, jak dzisiaj tego nie sprawdzałem na tą okoliczność, ale kiedyś było w Niemczech tak. Opony zimowe, idziesz do ubezpieczalni ubezpieczyć samochód, nie? I czytasz dużymi literami, jest napisane, że w Niemczech w zimie opony zimowe nie są obowiązkowe. No w Czechach na przykład są. Ale jest ta słynna gwiazdka i małymi literami jest napisane tak, że jeżeli w zimie spowodujesz wypadek i nie masz opon zimowych, wróć. Jeżeli dojdzie do wypadku, niekoniecznie ty spowodujesz, jeżeli dojdzie do wypadku i okaże się, że masz letnie opony, jesteś winny. I w przymierzu, w tym, w umowie, jakkolwiek byśmy to nazwali, jest, jeżeli ty zrobisz coś, to ubezpieczalnia zrobi coś. Jeżeli bank zrobi coś, to ty musisz zrobić coś, że dostaniesz coś, ale na jakichś warunkach. I przymierze to nie jest coś, w co ktoś cię wmanewrował. Jeżeli idziesz do niemieckiej ubezpieczalni i nawet jeżeli tam jest przy gwiazdce małymi literami napisane, że jeżeli dojdzie do wypadku, a ty nie masz zimowych opon, to jesteś winien, to dalej to jest uczciwe. Już nie mówię o tym, że w Biblii nic nie jest napisane. Nie ma gwiazdek, nie ma małych liter. Wszystko jest bardzo wyraźnie, czytelnie, w sposób przejrzysty napisane. Ale ludzie nie chcą się do tego stosować. Oni wiedzieli, wychodząc z Egiptu, co mają robić i czego mają nie robić. Ale potem niestety czytamy, że oni wszyscy wyszli pod wodzą Mojżesza, że oni wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni, ale ich ciała zasłały pustynię, czyli nie doszli do końca. Bo jakby nie za bardzo przejmowali się tym, że to jest przymierze, a Pan Bóg wyraźnie mówi, to jest dosłownie użyte słowo przymierze. I to nie jest jakieś nowum dla nich, bo gdybyśmy otworzyli już pierwszą Księgę Mojżeszową, to w 9 rozdziale tam jest napisane, że Pan Bóg zawiera przymierze z Noem. W 15 jest napisane, że Pan Bóg zawiera przymierze z Abrahamem. W dzisiejszym rozdziale mamy użyte słowo przymierze, a więc umowa, a więc wydarzy się coś, jeżeli ty zrobisz coś, podpisujesz ubezpieczenie twojego samochodu, ale jak nie wpłacisz tej kwoty, to twój samochód nie jest ubezpieczony. Wiecie, takie to, co mnie przeraża i boli we współczesnym Kościele, że ludzie, oczywiście, że werbalnie nikt w ten sposób tego nie nazywa, ale myślą sobie tak, no cóż, niebo ogłosiło bankructwo, no i jak ktoś jest bankrutem, no to bierz co chcesz, bo i tak syndyk resztę zajmie, nie? Niebo nie zbankrutowało. Pan Bóg zaprasza nas do rzeczy, które nawet wyobrazić sobie nie możemy, ale wyraźnie mówi każdemu z nas, nie wejdziesz tam po swojemu. Nie wejdziesz tam według swoich wyobrażeń. Bo to jest droga i ona tu się zaczyna i tam się kończy. I możesz 1000 razy sobie zmieniać i możesz 18 nawigacji sobie
kupić, które pokażą ci inną drogę, ale ta Boża droga jest tylko jedna. I myśmy od początku w Biblii o tym przeczytali. No ale ktoś może powiedzieć, no cóż, ale my jesteśmy w Nowym Testamencie na szczęście, jakby może w jakiś sposób to słowo przymierze nas nie obowiązuje, a więc nie musimy tak. Jeżeli mamy pamiątkę w zborze, to Pan Jezus mówi, to jest nowe przymierze podpisane moją krwią. To jest nowe przymierze w mojej krwi. Czyli nie mam większego potwierdzenia niż krew Chrystusa dla tego przymierza. I Pan Jezus powiedział, jeżeli będziesz. I mamy całą, moglibyśmy spisać sobie całą długą listę rzeczy, które możemy, które powinniśmy. Uwaga, które jesteśmy zobowiązani. Ludzie w Kościele nie chcą myśleć o tym, że są do czegoś zobowiązani. Nie jeden mi wykrzyczał w twarz, jestem z łaski zbawiony. A Pan Jezus mówi, to jest nowe przymierze. Inne przymierze, uwaga, lepsze przymierze. Jak jest różnica między Abrahamem czy Mojżeszem a Chrystusem, tak to przymierze, w które weszliśmy, jest lepsze, jest doskonalsze, ale to jest dalej przymierze. Dalej Pan Bóg zostawił nam całą listę przykazań. Nawet jeżeli czytamy nowe przykazanie, daję wam, to wiecie, czym jest nowe przykazanie? No dalej przykazaniem. Nie jest tak, że kiedy przyszedł Pan Jezus na ten świat, to już nie mów fałszywego świadectwa, nie, już nas nie obowiązuje. To już tam, stary, to już nas nie obowiązuje. Dalej nas obowiązuje. I Pan Jezus zaprosił nas do przymierza. I ja, kiedy tak patrzę na dzisiejszy Kościół, to mam wrażenie, że to jest jedna z tych rzeczy, które ludziom w Kościele umknęły najbardziej, że to jest przymierze. Że Pan Bóg chce cię błogosławić w sposób niewyobrażalny, że chce cię użyć w sposób niewyobrażalny, że nie ma tej granicy. W piątek na szkole mówiliśmy o tym, u Jakuba jest napisane, Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. I ta myśl, która za tym idzie, nie tylko mówi o słabościach, którym był poddany Eliasz, choć był, ale tam jest napisane, modlił się, przez 3,5 roku nie padał deszcz. Wspominałem górę Karmel, to co się tam wydarzyło. A więc jeżeli w Starym Testamencie takie rzeczy były możliwe, to w tym Nowym Przymierzu możemy iść dalej, możemy osiągnąć więcej. Możemy być błogosławieństwem dla świata bardziej niż kiedykolwiek nam się wydawało. Ale to się nigdy nie stanie wtedy, kiedy Kościół będzie przypominał jakiś tam związek hodowców gołębi. Spotykamy się, kiedy chcemy, rozchodzimy się, kiedy chcemy, robimy, kiedy chcemy, nie robimy, kiedy chcemy. Wszystko jest bez zasad. Te zasady, te Boże oczekiwania, jeżeli chodzi o nasze życie, naszą postawę, wierność Słowu, to do nas jest napisane Słowo Chrystusowe, niech mieszka w was obficie. My byśmy chcieli, żeby Pan Bóg nas używał, ale ja nie wiem, czy był taki czas, kiedy ludzie w Kościele mniej znali Pismo Święte, niż dzisiaj. Rozmawiałem w sobotę z jednym człowiekiem, który jeździ dużo z wystawą Biblii i mówił, że jest zszokowany. No, może to, co najbardziej go zszokowało przez całą jego służbę, to jak mało ludzie w wielu ewangelicznych wspólnotach znają Pismo Święte. Ale Biblia uczy nas tego, że Słowo Chrystusowe ma obficie mieszkać w nas, nie?
A więc jest wiele takich rzeczy, które, które są częścią tego przymierza. Sami możemy sobie je w Biblii znaleźć. Jeżeli nam się nie uda, może przy jakiejś okazji będziemy o tym mówić. Ale kochani, pamiętajmy, że to jest przymierze. Pamiętajmy, że na tej nowej, lepszej, dobrej drodze, na którą weszliśmy, Pan Bóg pokazał nam, jak żyć, co robić, czego nie robić. I wtedy jest gwarancja i Boża obietnica, że dojdziemy do tego końca, że nikt nie wyrwie nas z Jego ręki i że będzie taki dzień, kiedy wejdziemy do tej naszej ziemi obiecanej, o co modlimy się z całego serca i życzę wszystkim, niech Pan Bóg nas błogosławi. Amen.